Sponsorami programu są partnerzy i mecenasi Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Z czym kojarzy się Pani Off Camera? Mnie się kojarzy Off Camera z nagrodą za publiczności, za moje córki krowy. Bo tutaj ją dostałam zupełnie niespodziewanie. Nie wiedziałam, że jest taka nagroda tutaj. I to było bardzo miłe. Potem w zeszłym, czy dwa lata temu, Zabawa była w konkursie scenariuszowym i też dostaliśmy za nią nagrodę. No i teraz jesteśmy tutaj znowu w konkursie. Ten festiwal jest młody, ale dobrze sobie daje radę. To jest zawsze takie kontrowersyjne, co to znaczy niezależne kino, prawda? To niby festiwal niezależnego kina, a są filmy różne. Ja myślę, że ta definicja jest na tyle płynna, że na wszystko sobie można pozwolić. Kocham to miasto, szczególnie po tym, jak nakręciłam szóstkę w Krakowie. Jeszcze bardziej kocham Kraków i bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać. Teraz taka seria krótkich pytań, krótkich odpowiedzi. Kino jest dla mnie? Miłością. Ulubiony film? Wszystko o mojej matce Almodovara. Scena, która mnie bardzo wzruszyła? Wzruszyła. No to może ta pod mostem w tym filmie u Almodovara, wszystko pod o mojej matce, kiedy ona rozpoznaje swojego ojca, swojego dziecka, który jest już kobietą. Gdybym mogła być postacią z jakiegoś filmu, byłabym? Kim ja bym była? Boże kochany, no to nie wiem, z kim ja bym była. No byłabym, może bym chciała, chciałabym być śpiewaczką jakąś, bym strasznie chciała pięknie śpiewać.